Wygląda na to, że w zatopionych ziemiach wszystko już odkryliśmy. Pozostało wejście do jakiejś innej sekcji tych tuneli. Kiedy otwieram wrota, czuję przenikliwe zimno. Kiedy dochodzi mnie czyjś szept, zaczynam drżeć, choć nie mogę zrozumieć, co on mówi. Nagle wszystko milknie, tak samo niespodziewanie, jak się zaczęło. Zdaję sobie sprawę, że znam już to miejsce. Nie wiadomo dlaczego, wiem, że moi towarzysze nie mogą za mną podążyć. Wejdę tam sam. Zaczekajcie tu na mnie. Ten symbol wygląda dziwnie znajomo. Co to za miejsce? Pułapki. Idę. Więcej pułapek. To jakiś grobowiec. Jestem ranny. Wiem, że jestem ranny. Chciałbym zobaczyć, co ten trup ma przy sobie. Miedziaki i topór. Myślę, że zrobione. Nie ma co przejmować się stanem mojego zdrowia. W końcu jestem nieśmiertelny. No dobrze. Idę. To nie tutaj chciałem się znaleźć. Teleport? Sarkofag. Zwłoki. Sztylety naręczne, jakieś bransoletki. Mogę to założyć? Nie są magiczne. Pozostałych przedmiotów nie mogę użyć. No cóż. Ładnie to tak. Te zwłoki nie mają nic przy sobie. Zrobione. Coś mi mówi, żeby unikać tych symboli. Aha. Kolczyk i fajka. Widzieliśmy już jedną taką. Kolczyk, tak, mam już założone jakieś, o których zupełnie zapomniałem. Skąd ja je mam? Kolczyki wykonano ze stwardniałego soku roślinnego z ostropnącza. A? Czyżby to od naszej nauczycielki czarów? Nie mam pojęcia. Zapominam zbyt wiele. No, wolałbym jeszcze nie umrzeć. Najpierw zobaczę, co jest w środku. Klucz do grobowca. Klucz wydaje mi się dziwnie znajomy. Kiedy go trzymam, nagle jasne staje się dla mnie jego przeznaczenie. Ma pozwolić mi na teleportację do jednej z wewnętrznych komnat grobowca. Ale zrobi to jedynie wtedy, gdy użyję go w wejściowym korytarzu. Wewnątrz komnaty staje się bezużyteczny. Gdyby mógł w jakiś sposób wrócić później do sali wejściowej, może udałoby się użyć klucza, by przenieść się w inne miejsce. Właśnie. No cóż. Wydaje się oczywiste, jak tam wrócić. To nie tutaj chciałem się znaleźć. Albo nie. Teleportowało nas z powrotem. Nie mam jak wrócić. W porządku. Spróbuję jeszcze raz. Nie to chciałem. No, zobaczymy. Nie tutaj chciałem się znaleźć. Rozumiem. Nie pozwól, żeby to tak się skończyło.
Czuję się, jakby mnie przeciśnięto przez czyjeś wnętrzności. No właśnie. Może jednak wypadałoby zbadać teren. W porządku. Na inskrypcji mamy coś ciekawego. Nareszcie cię dostałem. Nigdy już nie będziesz mnie dręczyć, gdyż murów tych nie może opuścić żaden śmiertelnik. Haha, nie jestem śmiertelnikiem. Szukaj kluczy i przyjmij śmierć po znalezieniu każdego. Dopiero wtedy zaznasz wolności. Chwila, moment. Kto to napisał? Przyjmij śmierć po znalezieniu każdego klucza. No, czyli przez przypadek zrobiłem dobrze. To pozwala mi opuścić te komnaty. Zrobione. No to może teraz pójdziemy na prawo. Au. Chwila, tutaj mamy jakieś inskrypcje. Co ja tutaj robię? Których na razie nie jestem w stanie przeczytać. Ciało. Kolejny sarkofag. O, i tutaj. Ktoś się ukrył też. Nie ma przy sobie nic wartościowego. W takim razie... No tak, kolejny klucz. No, przetestujemy teorię. Co się stało do diabła? Tak. Nie możemy stąd odejść, chyba że umrzemy. Co oznacza, że tylko ktoś, kto nie może umrzeć, jest w stanie zdobyć te wszystkie klucze. Ten grobowiec został zaprojektowany właśnie w tym celu. Jestem ranny. Właśnie w tym celu, abym to ja mógł tu wrócić i otworzyć centralny sarkofag. Zrobione. Nie pozwól, żeby to tak się skończyło. Cały jestem sztywny. Mam dziwne przeczucie. To nie tutaj chciałem się znaleźć. Dobrze, jesteśmy w trzeciej odnodze. Nie widzę żadnych zwłok tym razem. Idę. Ale te pułapki to lekka przesada. No rozumiem, że te pułapki miały na celu odstraszyć jakichś niepożądanych gości. Raczej podejrzewam zabić, no. Spójrzmy prawdzie w oczy. Żadnych zwłok? No dobrze. Trzeci klucz. Pozwól, żeby to tak się skończyło. To bolało. Jest gorzej niż ostatnio. Czy mam wszystkie klucze? Wydaje mi się, no przynajmniej wszystkie, do których miałem dostęp. Tak, jestem w stanie przejść. Inskrypcje. Ta resztka życia pozostała w świecie, wycieka przez dziurę w moim ciele. Niech spłonie świat, zanim spłoną sfery, lecz dajcie mi życie. Zniszczę je całkowicie, złamię, rozbiję, splamię kałem i krwią, abyś też nie mógł go zaznać. Niech spłonie całość stworzenia, gdyż umrzeć nie mogę. To napisałem ja, a przynajmniej jedno z moich przeszłych wcieleń. Płyta wykonana jest w taki sposób, że może wchodzić w ścianę. Wciskam płytę, a ona z łatwością wchodzi w ścianę. W sarkofagu za mną słyszę stuknięcie. Przeczytamy jeszcze raz.
Tak, to wcielenie, to moje wcielenie nie było chyba zbyt szczęśliwe. No nie to, żebym ja był, ale niech spłonie świat od razu, niech spłoną sfery. Dajcie mi życie. Przecież masz życie, nie, wręcz masz za dużo życia, nie możesz umrzeć. Ta inskrypcja wygląda jak wskazówki na moich plecach, które Morte przeczytał mi w kostnicy. Wiem, że czujesz się, jak gdybyś władował w siebie kilka baryłek wody ze Styksu. Ale musisz się wziąć w garść. Masz przy sobie dziennik, który powinien trochę rozjaśnić sprawę. Resztę śpiewki usłyszysz od Faroda, chyba że już go wpisali do Księgi Umarłych. Nie zgub dziennika, bo znowu popłyniemy w górę Styksu. I cokolwiek robisz, nie mów nikomu, kim jesteś, ani co się z tobą dzieje. Bo inaczej wylądujesz w krematorium. Rób, co ci każę. Przeczytaj dziennik, a potem odszukaj Faroda. Ku mojemu zaskoczeniu jest tam jeszcze jedno zdanie, takie, którego nie przeczytał mi Morte. Nie ufaj czaszce. Ta płyta też da się wcisnąć. Nie ufaj czaszce. Tak. Ciekawe, że sam. No, raczej sam sobie tego tatuaża na plecach nie zrobiłem. Aż takim akrobatą to raczej nie jestem. Chociaż kto wie, nie byłem. Ale przynajmniej ja podyktowałem sobie, nie sobie, ale temu, kto ten tatuaż zrobił, słowa. Kontynuujemy. Niezmiernie ważne jest, abyś zapisywał swe doświadczenia i wyciągał z nich wnioski. Jeszcze ważniejsze jest jednak, abyś chronił źródła wiadomości, które pomagają ci rozwiązać te tajemnice. Jeśli kluczowe postacie, dokumenty lub przepowiednie zostaną w jakiś sposób usunięte, czy to przez śmierć czy zniszczenie, wtedy nigdy nie dowiesz się, kim jesteś i skąd się wziąłeś. Płyta została wykonana z wielkim kunsztem. Umieszczona jest w ścianie z precyzją, jaką mógł osiągnąć tylko mistrz rzemiosła. Wydaje się, że można ją jeszcze bardziej wcisnąć w ścianę. No dobrze. Zrobiony. Podejrzewam, że będziemy umierać i odradzać się tak długo, aż w końcu wyprostujemy nasze życie. Mimo to nie wiem, co zrobić, żeby tak się stało. I to jest przyczyną frustracji. Czy to jakiś rodzaj cyklu karmicznego? Z tego, co się dowiedziałem, niektóre wcielenia popełniły straszne zbrodnie, ale były też i takie, które czyniły tylko dobro. Czy istotą tych wcieleń było odbycie jakiejś kary? Nie wiem. Jedyna prawda, jaką mogę ci zaoferować, brzmi... nie wiem. W którym miejscu ja oddziela się od my? W którym miejscu uwalniam się z brzemienia czynów innych wcieleń? W którym miejscu wolno mi być mną, bez ciężaru tamtych minionych żywotów? Ta płyta również, jak poprzednie, da się wcisnąć. Z powodu mojego zabójcy straciłem całe pokolenia. Nie potrafię go zgubić, więc muszę go zabić. Próbowałem zamazać tropy. Zostawiałem fałszywe zwłoki, przygotowane tak, aby go zadowolić. Wędrowałem po najdalszych sferach, mając nadzieję, że odległość będzie moją tarczą. Zbudowałem grobowiec pełen pułapek, by zabić swego prześladowcę. Kryłem się. Wszystko, co udało mi się uzyskać, to czas. Za każdym razem ataki znowu się zaczynają, jeszcze gwałtowniejsze niż poprzednio.
Podstępy nic nie dają. Zabójca w jakiś sposób zawsze wie, że żyje. I nie ma znaczenia, w jakiej sferze się skryje. Znajduje mnie. Zawsze. Kto? Kto mnie ścigał i dlaczego? Nic już nie można zrobić. Wspomnienia odeszły, by nigdy nie wrócić. Z każdą śmiercią tracę część siebie. Jak można być nieśmiertelnym, a mimo to umierać? Powiedział mi, że każda śmierć osłabia mój umysł. Zapytałem go, jak to możliwe, ale mi nie odpowiedział. Na nic mi się nie przydał. Zarżnąłem go, aby inne inkarnacje nigdy nie skorzystały z jego bezużyteczności. Inskrypcja wykonana jest prymitywnie i umniejsza fachowość wykonania samej płyty. No ale płyta da się wcisnąć. Odnoszę wrażenie, że to nie jedno z moich wcieleń napisało te wszystkie inskrypcje, tylko kilka różnych wcieleń. Ale przeczytajmy do końca. Mówią, zostałeś podzielony. Jesteś złożony z wielu ludzi. Nosisz wiele imion, a każde z nich zostawiło na tobie bliznę. Zagubiony, nieśmiertelny, ostatnia inkarnacja, człowiek tysiąca śmierci, skazany na życie, niespokojny, jeden z wielu, więzień życia, ten, który sprowadza cienie, zraniony, przynoszący nieszczęście, Jemet. Zaczyna mnie to nużyć. Płyta jest wspaniale wykonana, bez wątpienia przez mistrza. I oczywiście jest mechanizmem. Ostatnia inskrypcja. Obawiaj się imion. Imiona mają władzę nad tożsamością. Mogą posłużyć innym jako broń. Są jak ślad, dzięki któremu można wytropić cię poprzez sfery. Pozostań bezimienny, a będziesz bezpieczny. Jestem bezimienny. Nie wydając żadnego dźwięku, płyta wchodzi w ścianę. Tak, sarkofag. W sarkofagu słyszę stuknięcie. Czyżby udało się go wreszcie otworzyć? Zobaczmy. Z łatwością podnoszę wieko sarkofagu. Mechanizm, który je przytrzymywał, został otwarty. Otwieram sarkofag. W środku znajduje się klucz. Nie ma tam żadnego ciała, ani nic, co przedstawiałoby jakąkolwiek wartość. Zaktualizowałem mój dziennik. Czy te wszystkie klucze służą po prostu... Bo może ten czwarty klucz służy do tego, aby stąd wyjść? Odnoszę wrażenie, że cały ten grobowiec, no, został stworzony po to, abym ja mógł przyjść tutaj i przeczytać część swojego dziennika zapisanego w ścianach, na ścianach. W sarkofagu nie było nic wartościowego. Wszystko, co tutaj znalazłem, należało do ludzi, którzy tu zginęli. Zrobiony. Idę.
Tak przeczuwałem, że coś jeszcze tutaj jest. No dobrze, to najprawdopodobniej są rzeczy, które moje poprzednie wcielenie tu zostawiło. Zwój topora, udręki, amulet, jakiś zwykły topór. No to się może przydać. Jest w mojej księdze czarów. Amulety leczące, nigdy takich za wiele. O, topór, nie wiem, być może jakiś magiczny. Nie mogę go używać, ale... O! Któryś z tych przedmiotów był kluczem do portalu, a być może wszystkie. Wydaje mi się, że... Mamy do pogadania z naszym latającym towarzyszem. Co cię gryzie, szefie? Możesz mi jeszcze raz przeczytać, co mam wytatuowane na plecach? No nie, szefie, tylko mi nie mów, że znowu zapomniałeś. Nie, ale tym razem chcę usłyszeć wszystko. No dalej, odśwież mi pamięć. Założę się, że jeszcze nie raz to usłyszę. Morte chrząka znacząco. Zobaczymy. Wiem, że czujesz się, jakbyś władował w siebie kilka baryłek wody ze Styksu, ale musisz się wziąć w garść. Masz przy sobie dziennik, który powinien trochę rozjaśnić sprawę. Resztę śpiewki usłyszysz od Faroda. Chyba, że już go wpisali do Księgi Umarłych. Czytaj dalej. Dobrze, dobrze, poczekaj. Dobra, tu jest koniec. Nie zgub dziennika, bo znowu popłyniemy w górę Styksu. I cokolwiek robisz, nie mów nikomu, kim jesteś, ani co się z tobą dzieje. Bo inaczej wylądujesz w krematorium. Rób co ci każę. Przeczytaj dziennik, a potem odszukaj Faroda. Czytaj dalej. Co jest napisane dalej? A czym ty gadasz, szefie? Tu nie ma nic więcej. A co z nie ufaj czaszce? Zaktualizowałem mój dziennik. Ten kawałek na końcu. No cóż, pomyślałem, że to nieważne, więc nie przeczytałem tego na głos. Naprawdę. A co według ciebie to oznacza? Myślisz, że to zdanie odnosi się do ciebie? Wątpię, przecież mi możesz ufać, prawda, szefie? Morte, czy ty mnie okłamujesz? Nie, no, daj spokój. O co ci chodzi, szefie? Przecież jeszcze nie wprowadziłem cię w błąd. Jeszcze. Nie podoba mi się fakt, że nie przeczytałeś mi tej linii. I chciałbym wiedzieć, o czym jeszcze zapomniałeś wspomnieć od czasu, jak ze sobą wędrujemy. Powiedziałem ci wszystko. No, prawie wszystko, ale nie powiedziałem ci nic, no wiesz, niebezpiecznego. Jeśli jest jeszcze coś, co... to lepiej powiedz mi o tym teraz. Szefie, mówię prawdę. Już nic przed tobą nie ukrywam. Przecież bym ci powiedział. Mam nadzieję. Myślę, że to jeszcze nie koniec historii z Mortem.